Witam wszystkich na kolejnym odcinku Porad z Fizjoterapii kanału dorehabilitacji.pl. Dzisiaj zajmiemy się oddychaniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy prawidłowo oddychasz, czy masz prawidłowy tor oddychania, jeśli chcesz poznać ćwiczenia, które poprawią Twoje oddychanie, poprawią jakby metabolizm poprzez to w Twoim ciele, wpłynie pozytywnie to na Twoje zdrowie. I jeśli chcesz dowiedzieć się, co nie jest bardzo popularne u innych twórców, co nie, oczywiście nie mówię, że to jest złe, ale jeśli chcesz się dowiedzieć, co należy jeszcze dodatkowo wprowadzić do ćwiczeń oddechowych i na co zwrócić uwagę, aby te ćwiczenia oddechowe poprawiające oddech były jeszcze bardziej efektywne, to ten odcinek jest dla Ciebie i zapraszam w takim razie do oglądania. Jak ważne jest prawidłowe oddychanie dla naszego organizmu, dla naszych procesów życiowych, dla pracy układów, zwiększenia wydolności fizycznej, zmniejszenia stresu, poprawy sylwetki. Każdy z nas już wie, czy też się domyśla i to jest naprawdę nie temat na ten odcinek. Tutaj zajmiemy się wyłącznie wyłapywaniem złego wzorca oddychania, a jak już go wyłapiemy, co z tym zrobić. Zanim jednak przejdę do testów czy tam do ćwiczeń, to zapamiętajcie sobie dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest, jakie mamy tory oddychania, tak zwane stereotypy oddychania, to mamy piersiowy, górny, dolny, czyli boczny lub brzuszny lub przeponowy, czy też mamy tak zwany mieszany, żebrowo-boczny, boczno-żebrowy, który uaktywnia pracę brzucha i klatki piersiowej w jednym czasie. Większość zwolenników ma tor brzuszny, przeponowy, ale równie dobrze się stosuje ten mieszany. Z tym, że klatka piersiowa w tym przypadku musi się rozchodzić na boki, a nie do góry na przykład. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to są to, że przy podejściu do problemu i rozpracowywaniu ćwiczeń do poprawy oddychania musimy wziąć pod uwagę i zapoznać się z tak zwanymi mięśniami pomocniczymi, które są i przy wdechu, i przy wydechu. Ponieważ jeśli mamy długotrwałą, zły wzorzec oddychania, mamy coś nie tak z przeponą, te mięśnie są nad wyraz przeciążone, zastępują jej pracę. I tutaj posłużę się z taką ściągą. Słuchajcie, jeśli chodzi o mięśnie wdechowe główne, to jest przepona, mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne, a ich pomocnikami będzie mięśnie pochyłe szyi między innymi, mięsień sutkowo-mostkowo-obojczykowy, będzie międzyżebrowy wewnętrzny, będzie zębaty, będzie dźwigacz łopatki między innymi. A jeśli chodzi o mięśnie wydechowe, no to tu mamy główne mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne, tłocznia brzuszna także z przeponą, a pomocnikami będzie na przykład prosty brzucha, skośny brzucha zewnętrzny czy wewnętrzny, poprzeczny brzucha, zębaty, czy też najszerszy grzbietu. I to jest bardzo ważna informacja. W opisie filmu wrzucę linki do mięśni, do filmiki na temat mięśni, które także powinniśmy rozpracowywać, biorąc się za oddechówkę. Także jedziemy dalej. Testowanie prawidłowego toru oddychania ja polecam na leżąco. Dlaczego? Ponieważ podczas leżenia eliminujemy, redukujemy inne funkcje przepony, takie jak funkcja stabilizująca, czy też funkcja utrzymująca prawidłową sylwetkę. Oczywiście przepona ma też inne funkcje, bierze udział w przełykaniu, w wymiotach, wpływa na układ limfatyczny, krwionośny, nerwowy i tak dalej, ale tu chodzi mi o wyeliminowanie tych właśnie jakby funkcji stabilizujących, aby głównie skupić się na ich funkcji oddechowej. I dlatego chcemy przetestować oddychanie. I teraz będą jakby dwa ułożenia dłoni. Ja to pokażę na siedząco, za chwilę się położę. Jedna dłoń. Przy pierwszym teście będzie położenie dłoni na klatkę piersiową, drugą dłoń kładziemy i w ten sposób będziemy głęboko, spokojnie oddychać około 7 sekund wdech nosem i wydech także nosem. A drugi układ dłoń to będzie tutaj na dolnych żebrach i ta sama sytuacja. Wdech nosem, wydech nosem, około 7 sekund spokojnego, relaksującego oddychania. Czyli kładę się, układam dłonie tak jak w pierwszym ustawieniu i oddycham.
Drugie ustawienie. I teraz, jak żeśmy sobie chwilę pooddychali, na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim w tym ustawieniu, jak oddychamy na spokojnie, w 90% powinien pracować wyłącznie brzuch. Nie powinno być przyruchów klatki piersiowej. Jeśli są przyruchy klatki piersiowej, klatka idzie do góry, klatka wręcz zatrzymuje się przy wydechu, to już znaczy, że mamy zły tor oddychania. Unoszą nam się obojczyki. Może nam się zwiększyć tutaj dołek nadobojczkowy poprzez uniesienie całych jakby ramion, barków do góry. Słuchajcie, to jest to. Dwa, przy tym ruchu tutaj jak oddychamy, klatka piersiowa tu już powinna się ruszać, ale na boki. Jeśli w tym ruchu, gdzie dłonie mamy w tym ustawieniu, także ta klatka jakoś dziwnie pracuje, znaczy, że też jest coś nie tak. W tym oddychaniu w ten sposób powinna nam pracować klatka piersiowa. Mamy tutaj już jakby tor brzuszno-piersiowy, który jest jakby najbardziej takim prawidłowym torem oddychania. Dalej, czyli tu już wiemy po tych dwóch ustawieniach dłoni, wiemy już, że jest coś, może być coś nie tak. Dodatkowo obserwujemy właśnie, czy w trakcie oddychania unoszą nam się barki, czy unoszą nam się obojczyki, czy w ogóle ten oddech zostaje. Obserwujemy usta, obserwujemy napięcie mięśni żwaczy, języka, to wszystko powinno być w trakcie oddychania rozluźnione. Dalej, musimy jeszcze także zaobserwować, przy dużych takich problemach z torem oddychania prawidłowym są tak zwane paradoksalne ruchy oddechowe. To będzie coś takiego, że kiedy robicie wdech, brzuch Wam się zapada, albo jak robicie wydech, to brzuch Wam się jakby wypycha, czyli jakby na odwrót działanie, przemieszczanie się brzucha w stosunku do wdechu i wydechu. To wszystko będzie powodować, że jest coś nie tak właśnie z torem oddechowym i trzeba by było coś z tym zrobić. Jak już wiemy, jaki mamy tor oddychania, czy prawidłowy, czy nieprawidłowy, to wówczas możemy wprowadzać sobie ćwiczenia. I teraz te ćwiczenia dla jednych będą profilaktyką, a dla drugich ćwiczeniami leczniczymi. Poprawiamy oddychanie ćwicząc, wprowadzamy ćwiczenia na tor brzuszny, ten tor przeponowy, ponieważ przy oddychaniu przepona jakby odpowiada za 75% zmian objętości klatki piersiowej. Dlatego poprzez ćwiczenia na tor brzuszny będziemy wpływać pozytywnie na całe nasze oddychanie. No i teraz zaczynamy ćwiczyć. Ćwiczenia wykonujemy na początek w pozycji leżącej, godzinę, dwie po posiłku. Wdech jest tutaj nosem, a wydech zawsze ustami. Tym to się różni od zwykłego oddychania podczas testów. Czyli wdech nosem, wydech ustami. Pierwsze ustawienie dłoni w ten sposób. Jedna na brzuch, druga na klatkę piersiową. I teraz robimy wdech nosem. Brzuch się unosi, a ręka jakby oporuje unoszenie brzucha. Następnie po 7 sekundach wypuszczamy powietrze ustami, a dłoń próbuje jakby przyspieszyć zapadanie się brzucha, co my znowu kontrujemy. Więc mamy pracę napięciową w górę i w dół mięśni oddechowych i długo wypuszczamy to powietrze ustami, tak jakbyśmy chcieli się pępkiem dotknąć kręgosłupa. No i jeszcze raz wdech z oporem, prawda, i potem ustami wydech. To będzie w ten sposób. Oczywiście tutaj też klatka nam się nie rusza. Kolejną wersją tego ćwiczenia jest uniesienie głowy do góry, żeby napiąć troszeczkę prosty brzucha. Dlaczego, to będę mówił później. I robimy to samo. Wdech i wydech. Ustami jest wydech, naciskam ręką na ten brzuch. Ja to kontruję i wytwarzam dość fajne napięcia na mięśniach oddechowych. Jeszcze raz wdech i wydech. I tu też pilnujemy, aby klatka piersiowa się nie ruszała. Kolejnym takim zestawem ćwiczeń w pozycji leżącej jest skorzystanie z jakiegoś ciężarka.
Ja tutaj mam 3 kilo, wy sobie możecie dobrać piasek, książki, encyklopedię, nie wiem, coś sobie można wymyśleć, hantle. I teraz ustawiam ręce pod pośladki, aby mi nie było przyruchów stawów barkowych. Robię wdech brzuchem, znaczy wdech nosem. I ciężarek spełnia teraz tą samą funkcję, co przed chwilą dłoń, czyli robi opór, a przy wydechu próbuje jakby przyspieszyć zapadanie się brzucha, co ja muszę kontrolować i kontrować. Wdech nosem, 7 sekund i wydech 7 sekund, jak najgłębszy. To samo robimy przy prostej głowie, przy uniesionej głowie, napięcie mięśnia prostego brzucha i znowu wdech. I wydech. To są ćwiczenia, które możemy sobie stworzyć w pozycji leżącej. Drugą, kolejną wersją ćwiczeń będzie pozycja stojąca lub siedząca, z wykorzystaniem taśmy, no po prostu najnormalniej w świecie przy wydechu obejmuję ją tu na tych dolnych żebrach i zaczynam oddychać wdech nosem i wydech tu ustami. Jeśli ustawicie taśmę na dolnych żebrach, to nie tylko brzuch Wam ma pracować, ale klatka piersiowa Wam ma się rozszerzać na boki. I wydech. Tak samo wydech jest tak długi, jakbyśmy chcieli sobie pępek przykleić do kręgosłupa. Teraz słuchajcie, co jest ważne, co zaraz też do tego wrócę. Przy tym oddychaniu, w tej postawie robimy jeszcze ustawienia odpowiednie głowy. Czyli mamy wersję ćwiczenia w ten sposób, czyli głowa idzie, broda idzie do mostka i oddycham. Wdech nosem. I wydech ustami. Oczywiście tutaj ta pozycja ma być fajnie wyprostowana, dlatego sobie siedzę też wyprostowany. Broda do mostka, tak? Jest wdech. I ustami. Wydech, a tu klatka piersiowa ma pracować na boki, tak jak uczyłem. Następnym ruchem jest, robimy głowę na przykład w jedną stronę, skos, robimy wdech. I wydech. I jeszcze jeden ustawienie szyi będzie tak i tak, czyli najpierw powiedzmy w jedną stronę głowa robi skłon w bok i w przeciwną stronę patrzymy jakby na sufit i w tej pozycji oddychamy. No to samo robimy w tą stronę, czyli na drugą stronę, najpierw tylko zgięcie w bok. A potem jeszcze patrzymy na sufit przy tym zgięciu bok. I wydech ustami. Oczywiście to ćwiczenie my możemy robić całkowicie w skręcie, czyli na pewno stojąco, tak? Czy na siedząco. W ten sposób prościutko robię wdech. Angażuję jedną stronę bardziej. I wydech. Czy też przeciwną stronę, wtedy będę angażował bardziej ten bok i wydech. Do tego wszystkiego oczywiście, jak ktoś będzie chciał, może sobie ustawić woreczek, żeby mieć tą pozycję jak najbardziej wyprostowaną, prawidłową i robimy wdech. Klatka piersiowa się rozszerza i wydech. Klatka piersiowa zapada i kontruje pracę gumy rehabilitacyjnej. I teraz, dlaczego tak ważne jest, żeby te ćwiczenia oddechowe, które w sumie niektóre żeście pewnie widzieli u innych twórców, dlaczego ten ruch głowy jest tak ważny? Otóż słuchajcie, przy oddychaniu mamy tak zwane mięśnie pomocnicze, o których mówiłem wcześniej. I teraz, jeśli my mamy zaburzony tor oddychania, mamy słabą
przeponę, dysfunkcję przepony, to w oddychaniu przez jakiś czas, dopóki nie załapaliśmy, że jest coś nie tak z oddychaniem, jakby przeciążane są mięśnie pomocnicze wdechowe i wydechowe. I w tym przypadku, dlaczego kazałem na przykład w pozycji leżącej unosić głowę w ten sposób i ćwiczyć ciężarkiem? Aby wzmocnić mięsień prosty brzucha, który jest jednym z mięśni pomocniczych przy wydechu. A jeśli chodzi o ćwiczenia te z ustawieniem głowy, no to to ustawienie powoduje, że rozciąga mięśnie pochyłe szyi. To ustawienie rozciąga mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowo. To dźwigacz łopatki. Więc, a to są mięśnie, między innymi, które są mięśniami pomocniczymi przy wdechu. Więc jeśli długo chodziliście z zaburzonym torem, prawidłowym torem oddychania, te mięśnie na 90% są przeciążone, przemęczone. I dlatego przy ćwiczeniach klasycznych na przeponę, na poprawę oddychania, musicie zainteresować się mięśniami pomocniczymi, głównymi, bo tam ich jest trochę więcej, tak jak podawałem wcześniej, ale te najważniejsze i je też trzeba, czy poprzez wzmocnienie, jak przy wydechu, czy poprzez rozciąganie, jak przy wdechu, ponieważ te mięśnie pracowały za mocno, one zastępowały funkcję przepony. Także to by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji, udostępniania, lajkowania. No i do następnego razu. Hej!